Żądamy zaniechania pomysłu likwidacji biblioteki Litewskiej Akademii Nauk. To barbarzyństwo. Pod listem otwartym do litewskiego ministra oświaty i nauki w obronie biblioteki, która jest jednocześnie polską biblioteką fundacyjną rodziny Wróblewskich, podpisało się przeszło 4000 osób, m.in. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Podpisy były zbierane również drogą internetową. Podwaliny biblioteki stworzył w 1912 roku wileński adwokat, kolekcjoner i bibliofil Tadeusz Wróblewski. Biblioteka skupiała bezcenne księgozbiory, kolekcje bibliofilskie z całego obszaru dawnej Rzeczypospolitej. W latach 20. Tadeusz Wróblewski przekazał w darze państwu polskiemu swoją unikalną bibliotekę, którą na cześć rodziców jej twórcy nazwano Państwową Biblioteką imienia Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie. Dla jej potrzeb rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupił położony w centrum miasta Pałac Tyszkiewiczów. Darczyńca postawił dwa warunki testamentowe. Biblioteka nigdy nie może opuścić Wilna, niezależnie od zmian politycznych, i nigdy nie może być przekazana Uniwersytetowi Wileńskiemu. Ta biblioteka oficjalnie była otwarta 1935 roku. Ir nei viena valdžia, sakysim, nesikėsino jos uždaryti. Dabar biblioteka jau yra priartėję jos fondai apie 4 milijonus vienetų. Bet mes šventai saugom Tado Vrublevskio atminimą, kuris iš tikro save pristatydavo kaip paskutiniu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiu. Po zamknięciu biblioteki zbiory trafią do nowo wybudowanej biblioteki, która połączy wszystkie biblioteki akademickie. Zbiory archiwalne Biblioteki Wróblewskich przejmie Uniwersytet Wileński. Jako pracownik Uniwersytetu Wileńskiego korzystam z tych zbiorów i muszę powiedzieć, że te zbiory są przechowywane w warunkach, które trudno nazwać warunkami optymalnymi. Chodzi mi na przykład o prasę z XIX wieku. Zamówione tomy przynoszą z piwnicy. I one są w takim stanie, że po prostu osoby, które są alergiczne, mają problemy po prostu. Jeigu biblioteka bus uždaryta ir jos fondus perkelta į kitas bibliotekas, tai jos fondai faktiškai nebus prieinama mažiausiai 4 metus. Nes tai ką reiškia? Apie 4 milijonus bibliotekų fondą perkelti, toliau juos sutvarkyti, kad jie atpažinimą turėtų. Tos bibliotekos nelikus, negalios nei ta signatūra, nei nurodomi lapai, nei puslapiai ir taip toliau. Tuż po wojnie do Biblioteki Wróblewskich przewożono zbiory z okolicznych już opustoszałych dworów i klasztorów. Biblioteka przejęła zbiory m.in. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Jest też w posiadaniu zbioru Wileńskiego Synodu Ewangelików i Reformatorów. Ma bezcenne archiwa rękopisów, listów i prasy. Yra švietimo ir mokslo ministro Steponavičiaus pasirašytas raštas ir jis vadinasi taip. Tas raštas valstybės valdymo tobulinimo komisijai, Saulėlydžio komisijai, dėl mokslinių bibliotekų ir mokslo įstaigų optimizavimo. Gyvename mes, aš pasakyčiau, tokių visokių perversmų epochoje dabar. Ir kadangi iškilo tas klausimas, kad dabar, žinoma, krizė yra ir kad reikia taupyti viską ir pradedama galvoti, kad vat, sumažinus bibliotekų skaičių Vilniuje, bus sutaupyta tam tikros lėšos. Kaip galima iš lotyniško būdvardžio optimus, labai geras, puikus, pridėjus priesagą sugalvoti, kaip lotynai pasakytų, ankus mankus, kreivą šleivą žodį, optimizuoti, kuris turėtų reikšti, na, labai smarkiai pagerinti, padaryti puikų, įsigauna visiškai priešingą reikšmę mūsų veikiai lūpose. Reiškia, sunaikinti, tai galėtų jie tokiu pačiu principu nusikalti savo žodį, dėlėtizuoti, kas nuo lotyniško dėlėrė sunaikinti. Nes čia yra nepataisoma žala, na, ir Lietuvos kultūrai. Pod listem otwartym w obronie biblioteki do Ministerstwa Oświaty i Nauki podpisały się osoby z Litwy, Polski, ale też Białorusi, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Belgii.
intencją Tadeusza Wróblewskiego było właśnie zebranie całej spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego. A spuścizna Wielkiego Księstwa Litewskiego to nie tylko spuścizna polskojęzyczna, ale spuścizna też i litewska, i w języku jidysz, i również białoruska, jak również wiele różnych dokumentów w języku rosyjskim. Także no, ja myślę, że to taka krótkowzroczność pewna tutaj obecnie rządzących polityków. Galbūt, žinot, pastatas yra didelis, jis yra Vilniaus centre. Aš nekalbu jau apie kitas bibliotekas, tai yra technikos biblioteka, medicinos biblioteka, visos yra Vilniaus centre. Ir vat štai tie pastatai galbūt maga kai kam taip pat priglausti ir juose ką nors įkurti. Inicjatorzy pomysłu narzekają na trudną sytuację gospodarczą i kłopoty finansowe. Jednak wielu uważa, że zabytkowy palac nad Wilią w samym centrum Wilna nadal ma służyć nauce. Byłoby rozsądniejszym rozwiązaniem to, co zostało zrobione we Wrocławiu, gdzie Ossolineum, ta część, która z Lwowa została przywieziona do Wrocławia, to też przecież była placówka Polskiej Akademii Nauk, nie? Państwowa i tak dalej. No i później zrobiono już w nowych czasach, zrobiono fundację, powołano właśnie do tej fundacji przedstawicieli rodziny i tak dalej. I teraz nawet przeciętny wrocławianin, który idzie po mieście, to widzi pięknie odremontowany budynek, iluminowany, cały czas coś tam się robi, ciągle jakieś imprezy się odbywają, wystawy, ale to dzięki temu, że jest z jednej strony fundacja, a z drugiej strony jest bardzo dobry menadżer. Decyzje odnośnie biblioteki zapadną już w najbliższym czasie. Jedyny koncert na Litwie Max Klezmer Band w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 16 października o godzinie 19. Wydarzenie muzyczne rodem ze starosłowiańskich baśni, klezmerskiego Krakowa i odległych Indii. Wstęp 10 litrów. Dla uczniów, studentów oraz emerytów zniżka 50%. Bilety do nabycia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Pokój 203.